Mówi się Jacek Sobola, witam w szybkich mediach. Jest wtorek, 3 października, 21.15. Jakieś szaleństwo z tą temperaturą, mam 21 stopni za oknem. +7 964 253 507 964 253. No więc tak, Iga Świątek wygrała z tą francuską Rosjanką i teraz zagra z Magdą Linet jutro o 10. Siatkarze, no po jakimś takim morderczym, męczącym boju wygrali 3-2 z Kanadą. Ja mam takie wrażenie, że chłopaki są zmęczeni po prostu zwyczajnie, tak po ludzku. Całe szczęście oni jutro grają z Meksykańcami, no to no, nie wypada tak mówić, bo to jest w końcu sport i nic nie wiadomo, piłka jest okrągła, bramki są dwie i tak dalej. No ale chyba raczej powinno pójść z górki, więc jutro troszkę odpoczną. Nie wygląda to najgorzej, tak powiem bardzo ostrożnie. Proszę szanownych państwa, ponieważ my mamy taką sytuację, że no taka jest sytuacja, że tam w tej telewizji co trzeba będzie zlikwidować. No najpierw jej się wyłączy prąd, to wczoraj o tym mówiliśmy. Jest ten reset. Na pewno państwo pamiętają, jak Bolek wspierał lewą nogę. Ja chciałbym ze względu właśnie na ten 13 odcinek resetu wesprzeć Telemingit, bo z tego, co tam panowie dzisiaj opowiadali u Katarzyny, to no nie ma co zbierać. No, jeżeli Polska Służba Wywiadowcza za zgodą premiera podpisuje taką umowę, zobowiązanie do współpracy z ruską służbą i że będą im przekazywać wszystko, a my jesteśmy w NATO. No to tak. Żebyśmy nie zaczynali w takim minerowym nastroju, to ja bardzo uprzejmie poprosił Telekino, żeby pokazali państwu wystąpienie Róży Marii Barbary Grafini von Thun und Hohenstein will Panzerfaust. My będziemy rozmawiali na temat tej debaty, bo tam dzisiaj w Parlamencie Europejskim była debata, ale nie, chciałbym teraz wypuścić samo to wystąpienie Róży Marii Barbary Grafini von Thun und Hohenstein will Panzerfaust, dlatego że to nam da taką energię, żeby to nasze spotkanie no, było w tej atmosferze niedzielnej. Mam na myśli marsz, na którym było 1 400 000 000, tak, 400 milionów, państwo się nie przesłyszeli, ten marsz obserwowało. O tym też będziemy mówili i tutaj na dowód mam wypowiedź osoby kompetentnej w tej sprawie. Dobra, Telekino, pokażcie, co powiedziała Róża Maria Barbara Grafini von Thun und Hohenstein will Panzerfaust dzisiaj w Strasburgu, bo tam się odbywała ta debata. Wam, koleżanki i koledzy, obiecuję, zmienimy ten rząd 15 października. To będzie bardzo trudne zadanie, bo kampania wyborcza nie jest ani równa, ani uczciwa, ale zwyciężymy. Wrócimy, żeby znowu wspólnie budować Unię przestrzegającą praw, szanującą człowieka, Unię zieloną i solidarną, silną i bezpieczną. Dziękuję bardzo. No, piękne wystąpienie. To było wystąpienie na temat tych wiz, czyli tej największej w XXI wieku afery. To jest dobre miejsce, Parlament Europejski, żeby rozmawiać o korupcji. No, ale w to nie będę wchodził teraz, bo chciałem zacząć od Rachonia, co mówił wieczorem Michał Rachoń, to jeszcze mamy świeżo w uszach, bo jak ktoś nie oglądał, to ja bardzo uprzejmie proszę, żeby obejrzał powtórkę na YouTubie tej rozmowy Katarzyny Gójskiej ze Sławomirem Cęckiewiczem i z redaktorem Michałem Rachoniem. Co mówił wieczorem, to jeszcze mam na świeżo w uszach, ale dzisiaj rano redaktor Rachoń w programie Jedziemy w TVP Info zlikwidować pytał marszałka seniora, w jakim celu polskie służby zarządów PO-PSL podpisały ten projekt umowy o współpracy z ruskimi. No i jak zwrócił uwagę Antoni Macierewicz, Tusk realizował politykę prorosyjską, taką, jaką mu zdefiniowała Angela. Dążył do tego, żeby Polska była częścią układu rosyjsko-niemieckiego. Taka była intencja. Powtarzam,
Raz jeszcze, pan Donald Tusk zakładał, że mamy współpracować z Rosją, ponieważ chciał realizować tę ideę, którą przekazał tutaj pan Putin w 2009 roku. Opublikował w Gazecie Wyborczej list do Polaków, mówiący, że Rosja, Niemcy będą budowały wielką Europę, a Polska będzie mogła wziąć w tym udział. Redaktor Rachoń pytał marszałka seniora, jak on patrzy na to w kontekście tego, co się dzieje w tej chwili w instytucjach unijnych i jak na to patrzy w kontekście tego, jak Niemcy prowadzą te sprawy europejskie. Olaf Scholz mówi o odpowiedzialności Niemiec za sprawy Europy. To nie jest wcale polityka proeuropejska, powiedział pan marszałek. To jest polityka proniemiecka, to jest polityka, której ideą jest włączenie Polski do przekształcenia Unii Europejskiej w państwo zdominowane przez Niemcy. Przecież ten projekt, który będzie 12 października przedstawiony, a ten tekst jest już znany, jasno zakłada, że nie będzie struktur niepodległościowych w Polsce, że wszystkie podstawowe dziedziny naszego życia będą rozstrzygane właśnie przez Niemcy. Przez tych, którzy będą mieli większość w Unii Europejskiej, czyli Niemcy i Francję, a przede wszystkim przez Niemcy. Antoni Macierewicz zaznaczył, że według tej koncepcji no nie będziemy mogli decydować o żadnym z naszych elementów życia codziennego, społecznego, prawnego, militarnego. To wszystko będzie rozstrzygane przez Brukselę, jeżeli przegramy te wybory. To właśnie jest polityka pana Donalda Tuska. Włączenie Polski do państwa niemieckiego. Proszę państwa, ten odcinek resetu, to on się zaczął 12 minut temu. Bardzo jestem ciekaw, co państwo jutro na temat tych rewelacji, które dzisiaj tam zostaną pokazane. Po raz pierwszy będzie pokazana ta umowa, o której wspominałem, umowa pomiędzy polskimi służbami a ruskim FSB. Co państwo jutro na ten temat powiedzą. To wszystko, co jest w tym resecie, to się w normalnej polskiej głowie, podkreślam polskiej, nie mieści. Zwyczajnie to się w tej polskiej głowie nie mieści. Jeśli to nie będzie w stanie otworzyć oczu niedowiarkom, to ja nie wiem, co im mogłoby jeszcze te oczy otworzyć. Jak państwo doskonale wiedzą, bo o tym wczoraj rozmawialiśmy, sąd apelacyjny w Warszawie zmienił wyrok w tym procesie, jaki naszemu naczelnemu wytoczył pan poseł Rozenek. W trybie wyborczym wytoczył. W drugiej instancji uznano, że Sakiewicz może określać tego wiceurbana mianem politycznego bandyty, ale sąd podtrzymał obowiązek sprostowania. No i tutaj jest problem, bo treść tego sprostowania może rodzić pewne zaskakujące konsekwencje, ponieważ Sakiewicz zdaniem sądu powinien przytoczyć te nieprawdziwe, kłamliwe słowa, jakie Rozenek wypowiedział do Rachonia. Ile masz mieszkań kupionych na wynajem? Ile masz mieszkań 6 czy 7? A wiesz, że mamy adresy tych mieszkań? Każe mi się sprostować jeden fragment wypowiedzi, w którym rzekomo wkładam jakieś słowa w usta Rozenkowi. Problemu nie stanowi dla mnie to, że mam coś sprostować. Nie uważam, że to przesadnie surowe. Tak mówił wczoraj Sakiewicz, ja to państwu przytaczałem. Problem w tym wskazywał, że w treści tego sprostowania znajduje się nieprawda, że Michał Rachoń posiada jakieś mieszkania na wynajem. To informacja nieprawdziwa. Mam z tym ogromny problem etyczny, bo to jest prawomocne orzeczenie. Dlatego dzisiaj do sądu wpłynęło pismo od Tomasza Sakiewicza. No, między innymi tam w tym piśmie stoi jakby: powyższe orzeczenie zamierzam oczywiście wykonać, zmuszony jednak jestem zwrócić się do sądu apelacyjnego z wnioskiem o jego wykładnię. Konieczność ta bowiem jest następstwem oczywistego i powszechnie znanego w środowisku faktu, że wymieniony w sprostowaniu redaktor Michał Rachoń nie jest i nigdy nie był właścicielem jakichkolwiek mieszkań na wynajem. A następnie: żywotnie zainteresowany omawianym rozstrzygnięciem, ale nade wszystko jego możliwymi medialnymi konsekwencjami, redaktor Michał Rachoń ponownie zapewnił mnie w dniu dzisiejszym, że nie tylko nie posiada przepisywanych mu lokali, ale nie jest właścicielem nawet aktualnie zajmowanego mieszkania. Na dowód takiego stanu rzeczy przesłał mi stosowne oświadczenie, które pozwalam sobie załączyć przy niniejszym wniosku. No i tutaj właśnie jest ten dokument załączony. A Sakiewicz dalej argumentuje tak.
W powyżej opisanej sytuacji pojawił się oczywisty dylemat związany ze sposobem realizacji sądowego postanowienia. Jeżeli bowiem zdecyduje się na wykonanie w czystej formie zobowiązania nałożonego na mnie przez sąd apelacyjny, to w sposób rażący poświadczy nieprawdę oraz poczynie szkodę w wizerunku i dziennikarskiej opinii o Michale Rachoniu. Jeżeli natomiast pozostanę w zgodzie z prawdą, a nade wszystko z własnym sumieniem, narażę się na wszystkie konsekwencje będące następstwem złamania wymogów wyrażonych orzeczeniem sądu apelacyjnego. Dlatego też proszę sąd apelacyjny o dokonanie takiej wykładni kontestowanego postanowienia, która pogodzi mój dylemat moralny z obowiązkiem wynikającym z wymogów obowiązującego prawa. Wnoszę ponadto, aby do czasu ewentualnego pozytywnego rozpatrzenia mojego wniosku sąd apelacyjny wstrzymał wykonanie wydanego w dniu 2 października 2023 roku postanowienia. Podczas przesłuchania w sądzie Andrzej Rozenek twierdził, że wiedzę o rzekomych mieszkaniach Rachonia miał posiąść od anonimowych osób. Dopytywany, dlaczego dał redaktorowi Rachoniowi do zrozumienia, że wie, gdzie mieszka, Rozenek próbował tłumaczyć, chciałem pokazać, ile pieniędzy idzie na TVP. No tak, no bo to są panie biliardy, no to są te kolejne biliardy. No biedny Tomek, bo to jest grecka tragedia, no. Ma sprostować to, że Rachoń ma mieszkania na wynajem, no. Ja już wczoraj proponowałem, że może by Platforma, w sensie Chyżyruj, no przy tym podejmuje te decyzje wszystkie, kupiła jakieś takie, ja wiem, z piątka dzieci, 10 mieszkań dla tego Rachonia, ale też zastrzegałem od razu, to się nie uda, bo i Tomek wie, i ja wiem, że redaktor Michał to by się nie zgodził na to, żeby przyjąć od takie mieszkania, to nie wchodzi w rachubę. Chociaż rynek, to jest też ciekawostka, rynek tych nieruchomości jest taki, że ludzie w tej chwili, taki jest trend, ludzie w tej chwili kupują mieszkania na wynajem i od razu przepisują te mieszkania na dzieci. Nawet jak one są tam nieletnie. Tak robią. No nic, pożyjemy, zobaczymy. Ciekawe, co ten sąd. Będziemy trzymali rękę w odpowiednim miejscu. Ciekawe, co ten sąd w tej sprawie wymyśli. Pan Andrzej, a nie z Wrocławia. Nie, pan Andrzej z Warszawy. Dobry wieczór. Dobry wieczór, panie Jacku. Tak, słucham. Dobry wieczór. Dobry wieczór, panie Jacku. Ja chciałem poruszyć taki temat. Uroczyste obchody patrona leśników świętego Franciszka w Asyżu w 180. rocznicę powstania osady leśnej Stachów. To jest ciekawa rzecz, bo w czasie II wojny światowej Niemcy zniszczyli tą osadę i wywieźli leśników do obozu koncentracyjnego. Między innymi tam mojego dziadka wywieźli 2.10. w 1943 roku w transporcie więźniów politycznych ze stacji do Bieszyn, do Oświęcimia. I tam później, z tego co ja mam z tej książki, taką ciekawą wiadomość, że 22 października w 1940 przeniesiony do obozu w Buchenwaldzie, oznaczony numerem 3404. I kiedy został zamordowany, to jest nie wiadomo w jakim czasie, ale ja znalazłem, że został data śmierci 21 stycznia 1944 roku. Jako ciekawostkę chcę powiedzieć, że miałem ze swoim kuzynem pojechać, ale się nie udało, ale mam dwóch synów, którzy spełnili moją prośbę i w sobotę o 5 rano ruszyliśmy z Warszawy prosto do Buchenwaldu, około 900 kilometrów. Zwiedziłem ten obóz zagłady, gdzie zginęło prawie 60 tysięcy ludzi.
pod obóz miał również ten Ravensbrück, obóz kobiecy należał do tego obozu. I co ciekawostką jest, że jest tam tablica wymieniona narodowości i według alfabetu jest między innymi Polska. I zapaliliśmy tam znicze na tej tablicy, pomodliliśmy się. Ja zwiedziłem ten obóz. Całe te baraki, które tam były, zostały zniszczone. Jeden tylko ostał się, co tam odbudowali. I to pełni rolę takiego magazynu. Jest zachowane krematorium, gdzie gdzie po prostu spalano zwłoki tych więźniów. Później, co ciekawostką, jest tam również zachowany ta brama wejściowa, ta strażnica, kojce oryginalne dla psów, które Niemcy tam mieli dla pilnowania tych więźniów, bo to był obóz, gdzie produkowano również materiały, no, bomby, bo to, i ci, którzy tam byli zatrudnieni więźniowie, to nie mieli żadnych środków ochronnych. Po prostu jeszcze to ciekawego trzeba powiedzieć, że tam linia kolejowa została doprowadzona z Weimaru w 1943 roku, 1943. No i te transporty później tam szły. Obóz został po prostu wyzwolony przez Amerykanów i Anglików, ale więźniowie sami tam się oswobodzili. I muszę powiedzieć, że ta okolica, po raz pierwszy tam pojechałem, żeby uczcić pamięć swojego dziadka, którego nie znałem. I po prostu muszę powiedzieć, że rozmawiałem z recepcjonistą, który zachował się według mnie bardzo przyzwoicie i ofiarował mi książkę Buchenwald, Wykluczeni i Przemoc od 1937 roku do 1945. Co więcej, chcę jeszcze powiedzieć, że w latach 45-50 był tam obóz, który przyjęli Rosjanie, ale też nie ma tylko śladów, zostały tylko no, fragmenty. I to wszystko później po zwiedzeniu tego obozu zapaliliśmy tam znicze. Panie Andrzeju, przepraszam najmocniej. Ja mam jedno pytanie do pana. Panie Andrzeju, tak? Jak synowie zareagowali na to wszystko, co pan im pokazał, na to, co oni tam zobaczyli? Jak zareagowali pana synowie? Moi synowie? Tak. No, muszę powiedzieć, że no, z takim wzruszeniem i szacunkiem podeszliśmy, z taką empatią do tego, co Niemcy wyprawiali właśnie tutaj niedaleko Warszawy, bo to jest 70 kilometrów, to były te walki o przyczółek, później Warecko-Magnuszewski. I no, muszę powiedzieć, że mają dużą wiedzę historyczną. Jestem nawet z tego bardzo dumny i zadowolony, że bo to oni sami mi to zaproponowali. Oni mi to zafundowali, żeby pojechać, żeby spełnić moje no takie marzenie. Ja już mam 78 lat. Jestem, można powiedzieć, za burtą swojego życia. Cieszę się każdym dniem, że żyję. I dlatego, chociaż nie znałem dziadków ani jednego, ani drugiego, ale przynajmniej tam zobaczyłem. Muszę jeszcze ciekawostkę powiedzieć, bo ja widziałem jeden obóz w Grozrozen, tutaj Rogoźnica na Dolnym Śląsku. Jest jeszcze Oranienburg, tutaj niedaleko śluzy Lenic na kanale Hohenzollernu, który idzie do Szczecina. Gdzieś tam te trzy baseny, gdzie więźniowie wykopali łopatami te baseny. No później, no to do dzisiaj istnieje. A śladów po obozie już nie ma, tylko jest tablica informacyjna, że coś takiego tu było. No i ostał się taki budynek, gdzie tam był wypiek chleba dla więźniów. No to tyle, panie Jacku, co mogę tak w skrócie powiedzieć, to co mi tak przychodzi do głowy. No już. I jeszcze muszę powiedzieć tą ciekawostkę. Tym całym takim bakcylem to zaraził mnie taki pan emerytowany gajowy, nadleśniczy pan Czachowski, który to bardzo ładnie opisał, zebrał, że tak powiem, całe te wiadomości i jeszcze na tą dokładkę w Strącu, to z jego inicjatywy powstał pomnik Bitwy Warszawskiej z 1920 roku. Ja tam ze swoim jednym wnukiem pojechałem
I mówię, no słuchaj, mówię, Antoś, ja nie mam żadnego majątku. Mam tylko mieszkanie spółdzielcze i stary samochód. A on mówi, dziadek, całym majątkiem to jestem ja i mój brat. To tyle mogę powiedzieć. Podeszli zwykle, bo przyzwoicie są uformowani, wychowani, że mogę być z nich dumny. Panu dziękuję, że pan mnie wysłuchał, że mogłem powiedzieć parę słów na temat, co tutaj wyprawiali Niemcy. Właśnie tutaj niedaleko Warszawy, 70 kilometrów na południe w kierunku Radomia. Niech społeczeństwo usłyszy, żeby wiedzieli, co, jaka jest wojna, ile nieszczęść, ile ludzi tam było wywiezionych do tego Buchenwaldu. Prawie tam 60 tysięcy ludzi zginęło. I to jest smutne, że my Polacy nie potrafimy siebie teraz uszanować, zamiast jeden drugiemu podać rękę, to jeden na drugiego, jeden dla drugiego jest wrogiem. Tak nie powinno być. Ja panu powiem, gdziekolwiek byłem na świecie, a jestem byłym marynarzem, nigdy nie splamiłem honoru bandery polskiej, nigdy. I zawsze szanowałem swój kraj, bo to jest moja ojczyzna, tu się urodziłem i tutaj zostaną moje kości. Tyle mogę powiedzieć na zakończenie. Wszystkiego dobrego, panie Jacku. Ja bardzo dobrze dziękuję, że pan mnie wysłuchał. Jak będzie trzeba, to jeszcze więcej podzielę się wiadomościami z tych smutnych takich chwil. Fajne te chłopaki bardzo, niech pan pozdrowi. I tych synów, i Antosia też. Antoś też fajny. I pan jest też taki jak trzeba. Bardzo uprzejmie dziękuję, panie Andrzeju, za to, że pan zadzwonił i że pan nam to opowiedział. Sam jestem rodzicem, dziadkiem i tak dalej. Zawsze jest taki dylemat, czy pokazywać dzieciakom, czy nie pokazywać. Zabierać ich do takich miejsc, czy nie zabierać. Ja uważam, że zabierać, że pokazywać właśnie. No tutaj pan Andrzej mówił, że to oni pana zabrali. Tym większa chwała dla pana, że tak pan ich wychował. Bo te słowa, które pan powiedział na temat tego, że pan Bandery nigdy nie splamił. No szczególnie, nie chcę przesadnie patetycznie pojechać, ale no szczególnie dzisiaj, w takim dniu, kiedy ja to państwu pokażę, obiecuję, że to pokażę, to pewnie w drugiej części, bo już zaraz skończymy tę pierwszą. Szczególnie w takim dniu takie słowa, które pan wypowiedział na temat tego, że pan nigdy tej bandery nie splamił, kiedy ten polski europoseł, polski eurodeputowany Biedroń znowu przekracza jakiekolwiek granice żenady, to te słowa brzmią bardzo mocno dla mnie. Bardzo uprzejmie dziękuję, panie Andrzeju, za to, że pan zadzwonił. Proszę państwa, krótka przerwa, zaraz wracamy.